Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wpuścić komunistów na Saharę to piasku zabraknie. Wpuścić komunistów do Teksasu to cena benzyny podskoczy dwa razy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. Tu jest szereczka do subskrypcji. Subskrybowanie jest bardzo ważne, bo to zależy od tego, czy YouTube poleca, czy nie poleca. Jeżeli nie ma nowych oglądających, jeżeli starzy oglądający, wierni widzowie oglądają mniej, to wtedy no, kanał siada powoli. Dlatego proszę o subskrypcję, jeżeli możecie. No, do tego jeszcze mam taką... No to nie jest nawet teoria spiskowa, po prostu mój kanał od 6 miesięcy ma zero wzrostu. Było 2300 pół roku temu, później spadło na 2000. Dlaczego ja mówię zawsze 2000? 5300 i około 5 miesięcy temu spadło do 5275 i te 5275 trzyma się już około 5 miesięcy. Ciągle jest to samo. Plus 3, minus 3. Plus 11, minus 11 i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie Biden. Biden szuka spekulantów. No, jak to zwykle w socjalizmie, musi być winny, no i musi być fabrykant albo spekulant. No i teraz spekulantem okazuje się, że są firmy opałowe, olejowo-benzynowo-gazowe, czyli te wszystkie firmy naftowe, no i trzeba coś zrobić. No i prezydent Biden musi coś zrobić. Zamknął rurociągi w Ameryce, zabronił wiercić na terenach federalnych amerykańskich, no bo na tych, szczególnie na zachodnich terenach, te najróżniejsze Wisconsin, Utah, to tam ziemie federalne to jest mniej więcej tak 60-70%, a reszta to są ziemie prywatne. No i są te najróżniejsze parki narodowe, nie parki narodowe, jak słyszycie o tych Yellowstone i tak dalej, no to są potężne przestrzenie, gdzie należą do rządu federalnego. No i rząd federalny pozwala farmerom, powiedzmy, wypasać bydło, wiercić jakiś tam olej, czy wydobywać węgiel, ale to jest, można powiedzieć, państwowa własność dawana, wynajmowana prywatnym, no, przedsiębiorstwom, firmom, w zależności od wielkości. Także Biden zrobił drugiego dnia, zamknął rurociąg, 10 tysięcy Amerykanów na twarz, a teraz chodzi i błaga na kolanach, żeby OPEC, czyli to jest Organization of the Petroleum Exporting Countries, czyli te petroleum, żeby oni więcej produkowali. A oni mówią, pocałuj misia pod ogonem, nie będziemy zwiększać produkcji, bo po co nam zwiększać produkcję, jak pieniądze, które mamy za baryłkę, no teraz to jest tam $86-87 nam wystarczą, my nie chcemy produkować więcej i sprzedawać za 70, po co nam to. Także Biden wysłał list. Do kogo wysłał list? No wysłał list do komunistki, 32-letniej komunistki urodzonej w Anglii. Jest ona muzułmanką, jej rodzice są Pakistańczykami. Także komunistka, muzułmanka, pakistanka, urodzona w Anglii, 32-letnia, jest szefową FTC. FTC to jest Federal Trade Commission, czyli Federalna Komisja Handlu. Ona, dlaczego 32 lata i dostała się na szefową komisji handlu? No, ona w swoich tezach doktorskich napierdziela na wolny rynek, na kapitalizm, na Amerykę. Także komuniści ją wybrali, jak zniszczyć Amerykę. No i obcokrajowiec, nawet nie urodzony w Ameryce. No nie jest to wymagane. Prezydent musi być urodzony w Ameryce. Wiceprezydent też musi być urodzony w Ameryce, no bo jeżeli prezydent zginie, no to wiceprezydent musi
zastąpić go, także to jest obywatelstwo jest wymagane, ale wszystko inne już nie jest wymagane. Senatorzy, reprezentanci, szefowie komisji. Teraz ciekawe jest to, że Rosjanka, no Rosjanie ci z tej białej Rosji, czy tej moskiewskiej Rosji, no to mówią, że ona nie jest Rosjanka, bo ona jest z byłego ZSRR, z Kazachstanu, no ale też wyjątkowo betonowa komunistka, no i ona też jako obcokrajowiec, jako członek międzynarodowej sitwy marksizmu, leninizmu, proponuje zniszczenie amerykańskich banków dla odmiany. Także, że mamy jedną szefową Angielkę, Pakistankę, muzułmankę, komunistkę, która chce zniszczyć handel naftowy w Ameryce. No i mamy drugą, to nie przyjmą tej Kazachstanki, tej Rosjanki nie przyjmą, ale tak działa w zasadzie teraz rząd Bidena. Żadnych Amerykanów, tylko obcy agenci rządzą Ameryką. No i wysłał ten list do tej szefowej Lina Khan. Ona się nazywa Lina Khan. No i tam napisał, że w zasadzie no to się martwi wzrostem cen benzyny. No i coś żeby ona zrobiła wszelakimi narzędziami dostępnymi. No każdy normalny rozumie, że to ten FTC no to może też pocałować misia pod ogon. Dlatego, że oskarżenia są oskarżeniami. No ale fakty są inne. Każdy normalny to rozumie. No Biden powiedział, że dane statystyczne pokazują, że cena benzyny przy pompach wzrosła o 3%, a cena benzyny taka hurtowa tej niewykończonej benzyny, którą kupują tam z tych rafinerii, spadła o 5%. Także różnica była 8%. No i to już wskazuje na to, że jest spekulacja. Że spekulacja i zmowa. Tak? No bo to zawsze jest ta zmowa, że oni się zmawiają wszyscy, że ten kartel, że wszystkie te firmy się zmawiają, no i mówią, będziemy sprzedawać po tyle. No i w Ameryce jest to antykartelowe przepisy, paragrafy i tak dalej. No i on tłumaczy, że to jest niewytłumaczalna różnica. I jest dużo bardziej powyżej niż przed pandemią, przed paniką w Kalifornii, w tym najbardziej komunistycznym stanie Ameryki. W pewnych miejscach benzyna już kosztuje około $6. Średnio w Ameryce kosztuje tak 3,60. No, $3,60 za galon, a galon to jest 3,78, czyli w zasadzie jak benzyna będzie po 3,78, no to szybkie przeliczenie na Polskę to będzie to, że jest dolar za litr, no, czyli możecie sobie porównać. Przepraszam. No i prezydent powiedział, poprosił w tym swoim liście tą komunistkę Khan, żeby wszystko zrobiła, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. No, przy rzecznicy prasowi, czy tam przedstawiciele, no nic się tak nie wypowiadali, powiedzieli tylko, że popatrzą, co dzieje. No ale jak się tak popatrzy, nawet w Google, no to przez ostatnie tam 10-20 lat, no to są podobne. To, co ten hurt benzyny i ten przy stacjach benzynowych, no to jest mniej więcej to samo. No, były tam 13 czy 15 sytuacji, kiedy były takie sytuacje, kiedy cena benzyny hurtowej, tej niewykończonej, schodziła w górę, a cena benzyny przy stacjach benzynowych wzrastała. Także to nic nie jest nowego. No i co? Całe te śledztwo do Federalnej Komisji Handlu spali na panewce. No, jak zwykle komuniści szukają chłopca do bicia, komuniści szukają coś, żeby zaspokoić lud pracujący miast i wsi, który jest wściekły. No, a kończy się tym, że robią z siebie po prostu wariatów. No, po prostu robią z siebie i ignorantów i ludzi, którzy znowu pokazują, że nie potrafią
myśleć i nie mają zastanowienia. No, trudno będzie im udowodnić tą manipulację rynkową, no i spekulacje. Te różnice podawane, no to były tylko jeden miesiąc, to statystycznie to też wszystko nie ma sensu. Amerykański Instytut Petrochemiczny, to ludzie z tej organizacji powiedzieli, że to jest jeden wielki beczka śmiechu, beczka gówna, dlatego że no jest zmiana. Ludzie zaczęli więcej jeździć, ludzie zaczęli więcej pracować. Wydobycie się zmniejszyło w Ameryce. Także to wszystko, każdy normalny rozumie, dlaczego ceny wzrastają. Ceny mleka wzrastają, jajek wzrasta, wszystko wzrasta. No jest po prostu galopująca inflacja. W Ameryce jest 6-7% inflacji teraz rocznej. Komuniści są przy władzy od stycznia, a sama benzyna sama w sobie wzrosła półtora raza. W sumie to wzrosła, porównując średnio listopad zeszłego roku, czyli wtedy, kiedy były wybory, wtedy, kiedy był Trump przy władzy, to do listopada, do dzisiejszych czasów, no to jest 1,6, tak? 160% tego, co było rok temu. Ciekawe jest, że cena w stacjach benzynowych i cena baryłki oleju, no to jest była podobna w 2014 roku dla drugiego komunisty, dla Obamy. 2014 baryłka kosztowała $85, teraz ostatnio $82, no i benzyna na stacji za Obamy kosztowała $3.25, a teraz kosztuje $3.38. Także mamy Obamę komunistę, wszystko benzyna droga, mamy Bidena komunista, benzyna znowu droga, za Trumpa było tanio, a za tych wszystkich, no ale wydają jak nienormalni, nie pozwalają wiercić, no to czego się spodziewać innego, no każdy normalny po prostu, no to nawet nie ma się co śmiać, tak, to człowiek się uśmiecha i się zastanawia, i skąd ci ludzie się biorą, tak, skąd się ludzie biorą, no całe te wszystkie firmy, te British Petroleum, czyli brytyjska firma petrochemiczna, no to tylko oni powiedzieli, że tam balans jakiś, że balans finansowy jest pomiędzy ropą a benzyną. Wszystkie inne firmy są zastraszone. Chevron nic się nie wypowiedział, Exxon Mobil się nie wypowiedział, Shell, holenderski Shell też się nie wypowiedział, no boją się Bidena, boją się komunistów. No w przeszłości niektórzy prezydenci, szczególnie demokratyczni, no to oni zawsze wysyłali te swoje psy gończe, przepraszam, z federalnej komisji handlu do tego, żeby popatrzyli się, kto manipuluje tymi cenami. No ale zawsze to się rozpływa, spala na panewce. Niektórzy komuniści, prokuratorzy, ale stanowi, przepraszam, to jedyne co robili, to wysyłali swoich policjantów i swoich tam oficerów na stacje benzynowe, żeby złapać kogoś, kto tam brał więcej tych pieniędzy za benzynę niż im się wydawało, że powinien. Także też ścigali prywatnych właścicieli stacji za spekulacje. Tak? Także w 2005 roku komisja już też spędziła trochę czasu i pieniędzy podatników, patrząc na to, jak był huragan Katrina. To jak był huragan Katrina w 2005 roku, no to oni sprawdzali i patrzyli się na ceny rafinerii, patrzyli się na ceny tych hurtowników i detalistów. No i doszli do wniosku, że tam nie było żadnej manipulacji rynkowej. No i to, że Biden po prostu chce, żeby komisja to sprawdzała, no to dla każdego normalnego człowieka to jest
no smutna obserwacja, po prostu banda ignorantów. To nie trzeba być jakimś znanym analitykiem czy fachowcem, żeby dojść do wniosku, że dane z jednego miesiąca i przedstawianie tego jako system, no to trzeba być naprawdę debilem, żeby coś takiego robić. Ceny rosną ogólnie rzecz biorąc. No co tu powiedzieć? Można powiedzieć, że produkcje w Ameryce starają się podnieść. Teraz jest wydobycie w Ameryce 11 milionów baryłek dziennie. Przed paniką wydobywane było 13 milionów, tak? Także te 2 miliony baryłek dziennie, no to troszeczkę to jest. No i nie ma się co dziwić. Oni szukają chłopca do bicia, no ale to się źle wszystko skończy, tak? 2022 wyborcy pójdą do głosowania, no i pokażą, że po prostu to jest banda ignorantów. Ciekawe jest też to, że w Ameryce jest coś takiego jak strategiczna rezerwa petrolu, czyli ropy. Dlaczego to tak jest zrobione? No to jest w zasadzie wojskowe. To jest wojskowe rozwiązanie. Dlatego się nazywa strategiczne. No są potężne zbiorniki, no ale one w sumie są zarezerwowane dla wojska. Jakby coś się stało, no to oni mają tego oleju tam, no nie wiem, na tydzień, dwa czy miesiąc, że wojsko mogłoby operować. No problem z tym jest taki, że jak nie ma wojny, jak wojsko jest, nie służy, nie wychodzi, no to ten olej trzeba po prostu ciągle jakoś sprzedawać. Także jest tam, no nie wiem, miliard ton, miliard galonów, no jest jakaś tam liczba i we wszystkich Stanach to jest. Jest jakiś okres, kiedy przy normalnym użyciu starczy to tam na ileś dni, no ale tą ropę, no to oni po prostu przewożą, później sprzedają, przewożą i sprzedają, no i żeby ona była świeża, tak? Zawsze jak są takie kryzysy, no to fachowcy przychodzą, mówią, okej, no to dlaczego nie wypuścimy tej ropy i wtedy cena się uspokoi, nie? No i tacy kretyni naprawdę tak myślą, że powiedzmy tej ropy, że ona wpłynie, że ten 1% tego, co jest potrzebne, czy może 2%, co jest potrzebne, wyeliminuje te 98% skutków zamykania rurociągów i zabraniania wiercenia. No naprawdę trzeba być kretynem, żeby nawet wspominać uruchamianie tej rezerwy w celu ratowania wysokich cen. No wszyscy wiedzą, dlaczego są wysokie ceny. Komunista Biden jest prezydentem, komunista Biden zabronił wiercenia, komunista Biden zabronił wysyłania, pozwolił ruskim na przesyłanie, otworzył rurociąg, a Biden zamyka amerykański rurociąg, otwiera ruski. No, to jest ruski cyrk, no faktycznie ruski cyrk. Rosjanka szefową banku, Pakistanka szefową komisji handlu, cyrk po prostu. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek zinzini o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. No niekoniecznie, bardzo ostatnio demonetyzują, tyle tylko, że się odwołuje, jak zawieszą, no ale to nie ma znaczenia. Polecajcie, gdzie możecie. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów, dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli uczciwość, tradycja. Czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No widzicie, co się dzieje. Gdziekolwiek nie mieszkacie, macie prawdopodobnie podobne doświadczenie. No lewactwo po prostu jest nienormalne. Konserwatywni patrzą się na ostatnie 10 lat, na to, co działa, na to nie działa, także są bardziej normalni. No a trzeba jakoś żyć, tak? Także żyjcie zdrowo. Przekaz dla socjalistów. Widzicie, kogo wybraliście. Mam nadzieję, że będziecie wybierali mądrzej w 2022 i 2024. Zdrowia dla normalnych.